Siemaneczko, witam w dzisiejszym odcinku. Pokażę wam, jak zrobić, żeby nie było delayu na padzie przy edycji. Bo jak klikacie sobie to, to pyk. Bo jest takie kółko, jest delay, nie można szybko edytować, widzicie? Nie można sobie kliknąć kółka i się edytuje. Musicie trzymać, no i tak. Idziecie sobie w ustawienia, pyk. Przechodzicie sobie na kontrolę zębatką, możecie najpierw. Jak tutaj mieliście czas przy edycji, czas przytrzymania przy edycji, no to tutaj możecie sobie dać na zero, tak jak ja. Wtedy tutaj przechodzicie. Tutaj dajecie sobie własne tryb. I wtedy schodzicie. Tutaj jak macie przełożyć tryb edytuj i przytrzymaj, to to sobie usuwacie, pyk. Schodzicie troszeczkę niżej. Schodzicie niżej. I zmiana trybu. Tu sobie ustawcie jaki chcecie przycisk, byleby by nie ten, którym edytujecie. Ja sobie na przykład ustawiam pod lewą gałkę, że muszę ją nacisnąć. I tutaj mam już. I wtedy jeszcze niżej schodzicie. I wtedy musicie sobie jeszcze ustawić edycję budowli. Ten klawisz, którym edytujecie. Ja mam pod kółkiem. No i dajecie zastosuj. No i macie, patrzcie. Proszę, czekajcie. O. I teraz wam to pokażę. Widzicie, wystarczy, że przytrzymacie. Ja nie jestem zbyt dobry na padzie, bo dopiero uczę się grać na tym padzie. Bo tak to gram na co dzień, gram na klawiaturze. Ale ostatnio też tak chciałem sobie popykać na padzie i chciałem się trochę nauczyć i nauczyłem się jak zrobić tą edycję, żeby nie było delayu. No i macie poradnik. Jak poradnik wam się spodobał, to zapraszam do subskrypcji kanału i lajkowania. No i widzimy się w następnych filmach. Siemamo.